Dzień dobry Państwu, pragnę Państwa powitać na pokazach z ratownictwa przedmedycznego w Zbroistu na ośrodku szkoleniowym Enea. Mamy do zaprezentowania wypadek komunikacyjny z udziałem jednej poszkodowanej. Także zespół, który będzie udzielał instruktażu pokazu tego zdarzenia, jest gotowy do działań i są to pracownicy, monterzy pogotowi energetycznych. Właśnie przystąpili do działań. Jeden z ratowników sprawdza otoczenie, sprawdza samochód, sprawdza bezpieczeństwo przed podjęciem jakichkolwiek działań. Jest osoba. Zabezpiecza to miejsce. Jest bezpieczny. Poprzez wystawienie jakiegoś środka ostrzegawczego, przedmiotu ostrzegawczego. Może to być trójkąt ostrzegawczy i daje sygnał do działa, że może. W kabinie samochodu, który brał udział w kolizji, w wypadku, ratownicy znaleźli jedną poszkodowaną osobę i zajęli się sprawdzaniem urazu. Jeden z ratowników siedzący na tylnym siedzeniu zabezpiecza szyję poszkodowanej przed jakim dodatkowym przemieszczeniem się, aby nie był jakiś dodatkowy uraz. Jeden z ratowników znalazł uraz głowy. Są w trakcie zakładania opatrunku jałowego przez ciągłą stabilizację szyi u poszkodowanej. Przed zaopatrzeniem głowy dokonali też oględzin urazowych kręgosłupa. Dlaczego? Dlatego, że mieli ku temu okazję dobrą, ponieważ poszkodowana leżała głową oparta o deskę rozdzielczą. Był to dobry moment na zrobienie tego. Zauważmy też, że podczas zakładania kołnierza ortopedycznego cały czas była asekurowana głowa. Jeden z ratowników zauważył wydobywający się dym spod maski samochodu, więc potrzebne jest przerwanie badań urazowych. Trzeba poszkodowanego przenieść w bezpieczne miejsce i po takim działaniu musimy sprawdzić czynności życiowe. Czynności życiowe sprawdzamy po każdej zmianie położenia poszkodowanego lub po 2 minutach. Pamiętamy cały czas o asekuracji głowy. Ratownik wykonujący czynności urazowe znalazł złamanie otwarte na prawej kończynie poszkodowanego. Teraz ratownicy usztywniają nogę, zakładają opatrunek jałowy i tamponadę tego miejsca.
i zabezpieczają to miejsce przed zabrudzeniem. Dokładają tampony, ponieważ krwawienie jest silne i robi się to do momentu, aż przestaną przesiąkać opatrunki. Jak widzimy, jeden z ratowników cały czas stabilizuje głowę. Jest to bardzo ważne. Co należy zrobić przy takiej ranie? Przy takiej ranie należy, przy złamaniu kości, należy usztywnić dwa sąsiednie stawy. Jest to staw kolanowy i staw skokowy. A przy odwrotnym urazie, przy urazie jakiegoś stawu, usztywniamy dwie sąsiednie kości. Stabilizację kończyny zaczynamy od stopy, jadąc ku górze nogi. Owijamy sztywno, jedno przy drugim, po kolei, w kierunku do góry. Ratownik, który stabilizuje głowę, też obserwuje klatkę piersiową poszkodowanego. Ważną rzeczą jest też, o której na początku nie powiedziałem, to przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy, oczywiście w rękawiczkach ochronnych. No. Proszę zauważyć, nie jest to wcale lekka praca. Trzeba się przy tym namęczyć. No i myśleć, dużo myśleć, żeby nie zaszkodzić poszkodowanemu więcej. I kończyna jest ustabilizowana już za kolano, więc mamy ustabilizowane dwa stawy, skokowy i kolanowy. Zabezpieczamy koniec bandaża przed odwijaniem się. I po tak zabezpieczonej, po zabezpieczonym opatrunku przystępujemy do sprawdzenia czynności życiowych. W międzyczasie jeden z ratowników wykonuje telefon do pogotowia ratunkowego. Został też poinformowany, że nie ma dojazdu w pogotowie ratunkowe tutaj do tego miejsca, więc poszkodowanego trzeba przyszykować tak i mieć nad nim wszelką pieczę, żeby bezpiecznie został przetransportowany do ich miejsca postoju. Prowadzone są dalsze czynności badań urazowych. Dlatego, że nie zostały one skończone przedtem, bo trzeba było zająć się opatrunkiem rany na nodze. W tej chwili przygotowana jest deska do transportu. Zobaczcie Państwo, że są pasy mocujące. Pasy mocujące są każdy innego koloru. A ważne przy tym jest to, żebyśmy każdy kolor zabezpieczali, łączyli ze sobą. Żeby nie było, że żółty, zielony, tylko żółty z żółtym. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy też, że po każdej zmianie pozycji poszkodowanego sprawdzamy czynności życiowe.
Stwierdzili ratownicy, że oddech jest prawidłowy, więc zajmują się dalszym przygotowaniem poszkodowanego do transportu. Choć kręgosłup, plecy zostały już zbadane w samochodzie, ale nie zaszkodzi to do sprawdzenia ponownego. Może być sprawdzone ponownie. Jest ku temu też dobra okazja przy wkładaniu deski. Ratownicy wszystko robią na komendę, żeby było równo, bezpiecznie i dobrze. I po transporcie, na położeniu poszkodowanego na desce, ponownie sprawdzamy czynności życiowe u poszkodowanego. Owijamy poszkodowanego folią, która służy do, żeby organizm się nie wychłodził. Owijamy tak nazwanego cukierka, podwijamy dobrze, dokładnie pod stopy, boki, tak aby nie było krążenia jakiegoś tam powietrza przez folię, żeby organizm się nie wypłacał. I co jest ważne przy tym, musimy pamiętać, aby pasami nie ścisnąć miejsca uszkodzenia i to miejsce uszkodzenia musi być na widoku, żebyśmy mogli obserwować, czy tampony nie przesiąkają, czy nie ma mocniejszego krwawienia, abyśmy mogli w porę zareagować. Teraz poszkodowany jest przypinany pasami transportowymi. Proszę zauważyć, można to zrobić na krzyż. Tak, żeby jak najmniej było takich pasów przy ramie. Proszę zauważyć, że nasi ratownicy mają bardzo dużą wprawę. Do stabilizacji głowy będą potrzebne jeszcze zagłówki, ale to za moment do tego dojdziemy. Najpierw musimy spiąć poszkodowaną pasami. Proszę zauważyć, jak będą zakładane te zagłówki, że przykładamy jedną stroną do barku poszkodowanego. I dociskamy do miejsc mocujących ku dołowi. Mamy z jednej strony, z drugiej strony. Stabilizujemy dwoma paskami stabilizującymi na czole poszkodowanego i na podbródku. Jeden z monterów już po wykonaniu wszystkich czynności zaczyna przygotowywać miejsce, aby pozostawić je w miarę w czystości, w porządku. Zwija wszystkie mankamenty do torby. Zakłada torbę na plecy. I po usztywnieniu, po stabilizacji głowy pasków stabilizujących, sprawdzamy jeszcze na koniec czynności życiowe. Oddech jest w porządku, tak jak był, nic się nie dzieje. Ratownicy zabierają poszkodowanego do karetki pogotowia ratunkowego. I tak przetransportowany. Nie, to nie każdy rozumie.